Przyjrzymy się dziś technologiom, które umożliwiają tworzenie trójwymiarowych zdjęć. Uchwycona w ten sposób chwila jest zatrzymana w czasie, ale możemy ją obserwować z różnych perspektyw, trochę tak, jakbyśmy właśnie poruszali aparatem, za pomocą którego fotografia została wykonana. Trójwymiarowe fotografie mogą wyświetlać się w formacie filmowym lub możemy je oglądać w sposób interaktywny, poprzez rzeczywistość wirtualną, poruszając wskaźnikiem myszki lub manipulując smartfonem. Musicie przyznać, że taka forma prezentowania zdjęć wygląda bardzo ciekawie. Myślę, że będę w ten sposób wyświetlał nie wszystkie, ale na pewno część grafik w naszych filmach. Jeśli również dostrzegacie zastosowanie, na przykład na waszych social mediach, to się dobrze składa. Pokażę wam trzy proste i szybkie metody, jak przy pomocy programów AI możecie dosłownie nadać waszym fotografiom nowy wymiar. Jednym z powodów, dlaczego dostrzegamy trójwymiarowość, jest zjawisko paralaksy. Gdy patrzymy przez okno podczas jazdy samochodem, to pobliskie obiekty przesuwają się po naszej wizji szybciej niż te bardziej oddalone. Zjawisko głębi w fotografiach 3D uzyskuje się właśnie poprzez przesuwanie poszczególnych fragmentów zdjęcia o różne wartości. Skąd jednak program wie, o ile ma coś przesuwać? Skąd wie, co jest blisko, a co daleko? Informacje na temat głębi można zbierać na wiele sposobów. Jedna z metod wykorzystuje zestaw dwóch kamer rozstawionych podobnie jak nasze oczy. Program porównuje zarejestrowane obrazy i na podstawie różnic określa głębię. W innych systemach jeden z obiektywów zastępuje się laserem lub rzutnikiem. W pierwszym przypadku wiązka lasera przesuwa się po mierzonym obiekcie. Kamera rejestruje sposób, w jaki skanowana linia się zakrzywia, a software przetwarza informacje. W przypadku rzutnika rejestrowana scena jest oświetlana światłem podczerwonym w postaci tysięcy kropeczek. Są dla nas niewidzialne, jednak niektóre kamery je rejestrują. Na podstawie ich wielkości oraz rozmieszczenia program określa pozycję przestrzenną. Wszystkie wymienione metody opierają się na triangulacji. Innymi słowy, wykorzystywany jest fakt, iż urządzenia pomiarowe wraz z danym punktem, do którego odległość chcemy poznać, układają się w kształt trójkąta. Znana jest nam wzajemna odległość urządzeń, a poprzez obserwację mierzymy kąt. Te informacje są wystarczające, aby określić wysokość trójkąta, a co za tym idzie, jak daleko coś się od nas znajduje. Jedną z form zapisu odległości są mapy głębi. Mogą one być kolorowe lub czarno-białe. Zasada pozostaje podobna. Do każdego piksela przypisana jest wartość, która określa głębię, a do każdej wartości przypisany jest dany kolor lub odcień szarości. Podobnie za pomocą różnych barw przedstawia się ukształtowanie terenów na mapach hipsometrycznych. Niewiele osób wie, że niektóre smartfony zapisują mapy głębi podczas robienia zdjęć. Możecie się przekonać, czy wasz model posiada taką funkcję na stronie, do której link znajdziecie w opisie. Wystarczy zaplodować pojedynczą fotografię wykonaną w trybie portretowym. Jeśli wasz smartfon zapisał mapę głębi, natychmiast ją otrzymacie. Większość zdjęć robimy jednak pojedynczym obiektywem lub ściągamy je z internetu sformatowane. W takich przypadkach nie dysponujemy mapami głębi. Tu z pomocą wkracza AI. Na przestrzeni ostatnich lat pojawiło się wiele alternatywnych metod na tworzenie map głębi ze zdjęć. Te mapy wygenerowałem za pomocą kodu udostępnionego w 2020 roku przez naukowców z Facebooka. Mapa głębi może być bardzo użyteczna. Przy jej pomocy można zastosować efekt skupiając się na obiektach znajdujących się blisko bądź daleko. W tym przypadku jest to rozmazanie. Można też ją wykorzystać przy programach Augmented Reality. Parę lat temu eksperymentowałem z prostym algorytmem, który zniekształcał obraz bazując na mapie głębi. Warto zaznaczyć, że mapę tworzyłem ręcznie, na bieżąco ją poprawiając. Rozciągany obraz o różne wartości w różnych miejscach nadaje wrażenia trójwymiarowości. Brakuje tu jednak efektu paralaksy. Rozwiązanie przynosi kolejny AI. Program wyostrza mapę głębi i za jej pomocą znajduje krawędzie obiektów. Początkowa warstwa pikseli, z których składał się obraz, zostaje rozdzielona na osobne warstwy. Program uzupełnia nowo powstałe dziury tak, aby pasowało, uwzględniając otoczenie.
Potem oczyszczanie doskonałości. Zmieniana jest geometria warstw i są one ustawiane w trójwymiarowej przestrzeni. Link do demo autorów znajdziecie w opisie. Pierwsze co musicie zrobić, to skopiować kolaba na swój dysk Google. Ustawiamy klejkę trzech pierwszych komórek i możemy spokojnie pójść zaparzyć sobie herbaty. Po powrocie uruchamiamy kolejny fragment kodu. Klikamy wybierz pliki i załączamy wybrane zdjęcie. Musi być w formacie JPG. Gdy zdjęcie się zaploaduje, klikamy w ikonę folderu po lewej stronie. Znajdujemy folder Image. Powinna być w nim nasza fotografia i przykładowe zdjęcie od autorów. Trzeba je skasować. Jeśli chcemy, możemy zaploadować własną mapę głębi do folderu Depth. W przeciwnym razie mapa wygeneruje się automatycznie. Uruchamiamy teraz kolejną komórkę z kodem. Po paru minutach w folderze Depth pojawi się mapa głębi, a w folderze wideo pojawią się cztery pliki filmowe z różnym ruchem kamery. Aby zrobić trójwymiarowe zdjęcie poruszające się wraz z pozycją smartfona, wystarczy zaploadować je na Facebooka i wybrać opcję Zrób zdjęcie 3D. Aby sterować perspektywą za pomocą myszki, uploadujemy na Facebooka zdjęcie wraz z mapą głębi. Plik musi mieć taką samą nazwę z dopisanym podkreśnik depth. Jeśli przydał się Wam tutorial, zrobiliście coś ciekawego i chcielibyście podzielić się tym ze światem, możecie podesłać nam efekt Waszej pracy na mc.aidiy@gmail.com. Wiem, że wielu osobom nie działał nasz poprzedni kolab. Wydaje mi się, że część błędów przestanie Wam wyskakiwać, jeśli na początku skopiujecie go na swój dysk. Bardzo dziękuję za ciepłe przyjęcie nowej serii i mam przyjemność powiedzieć Wam, że ten odcinek AI DIY napędza Asus. Jeśli zajmujecie się grafiką lub, tak jak ja, montowaniem filmów, to powinniście wiedzieć, że dobry ekran to podstawa. W tym kontekście chciałbym Wam polecić laptopy z nowej serii Asus. Są wyposażone w matryce OLED, które bardzo dobrze realistycznie odwzorowują kolory. Co jednak według mnie najważniejsze, mają wysoki współczynnik kontrastu, a ten umożliwia dostrzeżenie detali w bardzo ciemnych lub bardzo jasnych scenach. Tu możecie zobaczyć jeden z montażowych błędów, jakie popełniłem właśnie przez to, że korzystałem z niewłaściwego monitora. Włosy wyciąłem maską i nie zauważyłem, że są na trochę innym tle. Na ekranie, na którym montowałem, nic nie było widać. Błąd zobaczyłem dopiero, jak obejrzałem materiał u kogoś na telewizorze. Bardzo mnie to razi estetycznie, a można byłoby to łatwo poprawić. Poza tym wyświetlacze Asus OLED mają bardzo krótki czas reakcji 0,2 mikrosekundy, który gwarantuje płynne wyświetlanie. Emitują również mniej szkodliwego światła niebieskiego, które powoduje dyskomfort oczu. Myślę, że świetnie się nadają do korekcji kolorów i mocno je Wam polecam. Do zagadnienia ruchomej perspektywy na pewno jeszcze wrócimy. Technologia umożliwia manipulowanie obrazem również przy formatach filmowych. Może nadać imersji podczas oglądania oraz może posłużyć jako narzędzie w rękach montażysty. Wachlarz możliwości otwierają również zdjęcia z mapy Google. Technologia może umożliwić wirtualne spacery, gdzie będzie można dowolnie i płynnie zmieniać perspektywę. Tymczasem dziękuję Wam za oglądanie i zostawiam Was z fotografiami 3D.